Cześć. Ruszamy dalej. Będziemy robić zadania dla przyszłych członków naszej gwardii. Pierwsza na liście jest Angelina Johnson. Żeby do niej się dostać, musimy najpierw iść do wielkiej sali, a stamtąd do takiej mniejszej, do takiego mniejszego pokoju. Z trofeami. Niestety teraz musimy zejść z samej góry na sam dół. Kirym. Musimy niedługo odblokować ten portret. Chociaż on jest właściwie niepotrzebny. Teraz już zaraz będziemy w domu. No, jesteśmy na miejscu. No i idziemy do tej izby pamięci. Tam nasza koleżanka Angelina, która jest już chyba w 7. klasie, ma kłopoty. Miniono, to ja, Angelina. Jacyś ślizgoni zrobili bałagan w izbie pamięci i poszli po Filcza. Lepiej ją wypuśćmy. Jak Filcz ją złapie, Umbridge nigdy nie pozwoli zagrać Gryffindorowi. I co, to byłby koniec świata? Zastanówmy się może, jak uwolnić Angelinę. Ja już się domyślam. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! No. Z powrotem na miejsce. Może pomóc? Dobrze. Zrzucić ludzi. Aha, Julka... Julka pragnie rzucić w ludzi fotelem dyrektora, ale fotel nie chce się przecisnąć. Trudno, wypuść już go. O, ale bałagan. Hej, Angelina! Harry, najwyższy czas. Myślałam, że poszedłeś. Malfoy zabrał mi różdżkę. A, zabrał ci różdżkę. Musimy posprzątać, zanim ślizgoni wrócą tu z Filczem. No, to nie jest trudna sprawa. Trzeba powkładać puchary. Są dwa złote puchary i dwa srebrne do pochowania. Zgodnie z kolorami. No chyba już tu puścisz. Będzie dobrze? No, trzeba zejść na dół. I wpakować ten puchar tu. Widziałeś i nic nam nie powiedziałeś? Że co? No, jeśli chodzi o izbę pamięci, to wy możecie sobie... Możemy sobie tu od razu obejrzeć puchary.
żeby dostać punkty. Ale nie musimy. O, tam jest jeszcze szczoteczka do odkurzania pucharów. No, trzeba je odkurzyć. Angelina biedna. Teraz jak niedawno graliśmy w szóstą część, to tam już jest mądrze. Jak się ludzi kogoś uderzy, to się przewracają. Tutaj stoją. No, teraz wystarczy naprawić. Szkoda, że nasi koledzy nic nie robią, prawda? Wielka szkoda. Tak. O, a jednak nam pomagają, widzicie? Po prostu haremu nie starcza mocy magicznej. No po prostu nie zrobimy tego, jeśli nam nie pomogą. O. Nie da rady. Samemu. Znowu nie chcą nam pomóc. O. Jest tutaj. Mam cię. O co chodzi, panie Phil? Nie wiem, co to... Jaki śmieszny Malfoy. Ale będę miał oko na was wszystkich. Jeszcze... Jakie znaki daj. Nie ma sprawy. Znaleźliśmy miejsce na ćwiczenia GD. Na 7 piętrze. Super. Przyprowadzę Alicję i Katie. Na razie. Więc jest nas już... 7. No, od razu... Tutaj to zrobimy. Wingardium Leviosa. To wystarczy tak postawić i ta szczotka sama odkurza. Jeszcze na koniec się przejdziemy po Hogwarcie i wam przypomnimy wszystko, co jakby ktoś miał wątpliwości, ale to jest chyba oczywiste, że jak stoją puchary i obok nich jest szczotka, na którą da się rzucić czar, to po prostu ona musi posprzątać. Musicie podtrzymać tą szczotkę nad pucharem po prostu. Nie puszczać ani nic. Ona sama będzie szorować. I teraz można jeszcze obejrzeć. W tym roku nie wywalczę trofeów. Można jeszcze obejrzeć? Enterem. Jest pełen tajemnic. To tyle. Hej, patrz! McGonagall obok nazwiska twojego ojca. Tak, pewnie już wtedy była opiekunką Gryffindoru. Wow, nie wygląda tak staro. Antony Goldstein. Nie pamiętam dokładnie, co teraz za zadanie będzie, ale musimy się tam przejść. Julka znowu chce zaatakować dzieci. Inwazja krzesła dyrektorskiego. Uuu, słabo. Te pulsy rzuć na to. Aha, te pulsy jest chyba za słabe, żeby taki fotel popchnąć. Wingardium Leviosa! Pobić szachistów. Nie przeszkadza im to w grze. Dobra, ruszamy dalej już. Postaw tutaj krzesło, to krzesło będą mieli kłopoty, żeby wyjść. No. Dużo osób siedzi w wielkiej sali. Ostrożnie! To wariat! Miło mi.
Nic. No, Antoni, gdzieś tu jesteś. Jest to pewnie ten, bo stoi jak kołek. Czy to nie Antony? Powiedzmy mu. Cześć, Harry. Podobno znalazłeś miejsce na spotkania GD. Co? To miała być tajemnica. Spokojnie. Powiedział miernik, który wie od Neville'a. No to do zobaczenia. Jak znaleźć ten pokój życzeń? Pójdź na siódme piętro. Pomyśl, że musisz znaleźć pokój, a drzwi same się pojawią. Dobrze. Nie wiem, czy Terry i Antony... Ty nie jesteś Antony? Powiesz im? Mapa się nawet czasem myli. No to się zamieniamy. Dobra, ja teraz z wami gadam. Ja lubię robić co, ale Colina wolę robić jeszcze bardziej. Bo co mnie denerwuje, że tam trzeba gdzieś wchodzić. Okropne. A tam to nie trzeba robić. Wieża z zegarem. Później jak już wrócimy od Voldemorta, albo nie, nie, kiedy to było, nie pamiętam, jakoś później, jak już, bo jak GD się rozwiąże, to z Dinem będzie zadanie, żeby zepsuć zegar. Jest fajne, lubię to. Znaczy, nie lubię, jak trzeba tam, to pierwsze, jak trzeba układać te pierwsze. Później te drugie, jak się już drugi raz układa, to nie jest aż tak źle. Ja zrobię Colina, a później Filip będzie miał znowu jeszcze trzy zadania. Bo nie wiem, czy on lubi Colina. Nie lubi, więc się na wszystko. Już niedaleko. Kiedyś, znaczy, jak graliśmy w czwórkę to jest okropna gra, nie radzę wam ją grać. Nie można zebrać teraz tego, bo później będzie to potrzebne do zadania Erniego Macmillana, czy jak ktoś tam mówi, nie wiem. Czy ktoś miałby napisać Harry'ego Pottera, ale z polskimi imionami i nazwiskami? Czy... No, hardziurka, ale jest tam najgorsza jest kamera. No, rzucanie zaklęć jest akurat najłatwiejsze. No, może łatwiejsze jest jedynie co dwójce i trójce. Bo jak można na coś rzucić zaklęcie, to samemu się nie wybiera. A tam są jeszcze różne. Akcja jest inna.
uroki są inne. I coś tam jeszcze jest inne. Wingardium Leviosa albo Corpore Retractum jest jeszcze inne. Cześć, Harry. Ron, lepiej nie wchodźmy. Filcz może przyjść. Filcz jest w lochach. Pierwszaki pokupowały wymiotki pomarańczowe i... Au! Ron, chodź tu! Co? Au! Co mnie nagle zabolało? Naprawdę, Ron! No właśnie, kopnąłem tego. O, cześć, Harry. Co słychać? W porządku. Macie już obrońcę? Tak, Rona Wesley. Tego tajfunów. Tak. Wysyłasz paczkę? Tak, prezent dla mamy. Ale zapomniałam o adresie, a sama usiadła na górze i nie chce zejść. Mogę ci. O, bardzo śmieszne. No, bardzo śmieszne, że tak go kocha, że aż się zaśmiała z tego. Dlaczego uciekała przed nim? Boże, tutaj się nie da wcisnąć shifty, żeby on po tym biegł. Szykujcie, że trzeba będzie wracać. Zachęcam ją dopiero na samej górze. Myślę, że się nie wraca, zapomniałam. No, czasem po prostu będzie przelatywało dalej, głupiasa, bo ja bym na jej miejscu od razu powiedziała na samą górę, żeby to skrócić. Ja się powtarza, Jezus Maria. Teraz się wracajcie. Znaczy jeszcze nie może oczywiście. No Harry musi zaczekać, żeby wiedzieć, gdzie ona usiada. Jakby nie było wiadomo, że leci wysoko. Oczywiście naprawić. Reparo! Dzięki. Jaka głupia ona jest. Gdyby nie Hermana, to on by nic nie umiał. Z daleka, przynajmniej z tego kątu, czy kąta, nie wiem, to gdzieś. Jak się patrzy, to widać, że ona ma zielony pasek, a nie niebieski. No właśnie, jest tuż obok, ale nie może złapać, głupia. Thank you.
Leviosa! Hej! No nareszcie. Jeszcze tylko za trzy razy trzeba... Jeszcze trzy razy będę trzeba wejść na te supy. I po sprawie. Będziemy musieli jakoś się tam wspiąć. Jakoś... Będziemy musieli. Oczywiście, będziemy. Ten jaki Assassin's Creed. No, prawie. A później by na 100 metrów nad ziemią normalnie. Etaro! Teraz się tylko naprawi, wejdzie i ona zleci. Staram się pomóc. Jeszcze trochę Harry. Co jeszcze trochę już usiadła? Dzięki Harry. Miło z twojej strony. Nie ma sprawy. Lubię z tobą spędzać czas, Harry. Dzięki. To znaczy, ja też. Zastanawiałem się, czy... to znaczy, że chcesz... żeby przyprowadzić Mariettę na spotkanie? Jest w pokoju życzeń. Tak. Dobrze. Super. No to na razie. Tak, jasne. Jak poszło? Co jak poszło? Nieważne. Czasem cię nie rozumiem, Hermiono. Bo twoja wrażliwość mieści się w łyżeczce od herbaty. Nawet nie.